Cześć, z tej strony Anita. Mamy czwartek, a to oznacza, że czas na polecenia. Tym razem mam dla Was książkę Pauli Hawkins, Dziewczyna z pociągu. Książka, która trafiła w moje ręce zupełnie przypadkowo podczas jednego ze spotkań wigilijnych. Każdy z nas robił jakiś prezent, przynosił książkę, którą chciałby przeczytać, no i akurat mi w ręce wpadła Dziewczyna z pociągu. Przyznam, że jak zobaczyłam, że jest to kryminał, no to miałam dość mieszane uczucia. Nie jest to mój ulubiony gatunek literacki, jednak dość spontanicznie wczoraj miałam wolne, przeleżałam cały dzień w łóżku. No i cóż, muszę przyznać, że przeczytałam tą książkę od deski do deski. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Czyta się ją praktycznie, można powiedzieć, jednym tchem. Jest bardzo ciekawa. No, różnorodne opisy. Nie możecie oderwać się od tej książki. No a co najważniejsze, jest to kryminał, czyli w grę również wchodzi zabójstwo. Powiem Wam, że do ostatniej strony zastanawiałam się, kto tak naprawdę zabił. Zabił? Pewnie zastanawiacie się, kogo i właściwie o co w tym kryminale chodzi. Mianowicie, Dziewczyna z pociągu, jak się można domyślać po tytule, jest to książka o dziewczynie, która podróżuje pociągiem do pracy i z powrotem. Pewnego dnia z pracy zostaje wyrzucona, jednak jeszcze przez kilka miesięcy, by stwarzać pozory, dalej podróżuje pociągiem do pracy, no której nie ma, właściwie szlaja się bez sensu po mieście i wraca. Po drodze obserwuje pewną parę, nadała im nawet imiona. W którymś momencie jednak w tym domu dochodzi do dramatu. Kto okazał się zabójcą? Tego Wam nie powiem, nie będę Wam spoilerować tej książki, ale jestem również bardzo ciekawa Waszych odczuć. Jak tylko ją przeczytacie, dajcie znać, co o niej myślicie. No chyba, że już czytaliście tego typu książki, czekam na Wasze opinie tutaj na dole pod tym filmikiem. Trzymajcie się, cześć!